W niedzielę 18 czerwca Grupa Azoty Unia Tarnów powalczy o miejsce na szczycie w tabeli NICE pierwszej ligi żużlowej. Jak na razie największą ilością punktów może pochwalić się Orzeł Łódź. Po 8 rozegranych spotkaniach i 5 zwycięstwach łódzki team zapisał na swoim koncie 13 punktów. Tarnowianie mają tylko jedno oczko mniej, ale też mniej rozegranych meczy. Jutro nowy dzień, nowy rywal i nowe rozdanie kart. No, trzeba mocno się przygotować, żeby mocno, na ile jesteśmy w stanie. No, pogoda nas nie rozpieszcza, ale jesteśmy zdeterminowani i pozytywnie nastawieni. Dziś żużlowcy mieli przygotowywać się do spotkania trenując, jednak pogoda miała inne plany na sobotnie popołudnie. Lepiej, że dzisiaj pada niż jutro i kolejne odwoływanie meczu i szukanie terminów, bo z tym jest naprawdę bardzo ciężko. Dzisiaj się nie udało, ale wczoraj na szczęście coś tam się udało pojeździć, tak? Też potem storpedowała pogoda nasze plany. Za to według prognoz jutro nad Tarnowem ma się rozpogodzić, więc nie ma mowy o przekładaniu kolejny raz meczu z Łodzianami. Trener Paweł Baran dodaje również, że drużyna stanie do meczu z bojowym nastawieniem. Zawsze jak się gdzieś u siebie jedzie, to wiadomo, pierwsze to wygrać, a potem jak się ma możliwość, to żeby jak największą różnicę zrobić, żeby jadąc na wyjazd też można realnie myśleć o planie minimum, czyli zdobycie punktu bonusowego. Jeszcze niedawno pojawiały się głosy, że być może Jakub Jamruk wróci na tor właśnie w meczu z Łodzią. Teraz wiadomo, że tak się nie stanie, ponieważ zawodnik nie jest jeszcze w formie. Wszystko idzie dobrze. No, najważniejsze, że zaczął trenować i jest to na pewno już bliżej niż aniżeli musiałby jeszcze czekać na jakiś zabieg. Wtedy wiadomo, że jest dłuższa droga. Jak już siedzi na torze i czuje się na motorze bardzo, bardzo dobrze, to może za duże pytanie, ale dobrze się czuje, to już jest bliżej jak dalej. Jutro spotkanie Grupy Azoty Unia Tarnów z Orłem Łódź zaplanowane jest na godzinę 18. Zawsze kibice byli z nami i fajnie jak są na stadionie, bo nas to cieszy, że my możemy ich cieszyć swoją jazdą i walką na torze. Podczas jutrzejszego spotkania dowiemy się, czy faworyt ligi zostanie również liderem najpierwszej ligi żużlowej.